kochani, dzień dobry, witam was serdecznie pod świątecznym kocykiem w zimowej piżamie. Sorry, że mam tak opaskę do tyłu i mogę się trochę świecić, ale wiecie co, właśnie nałożyłam sobie SPF. Mam swoją kaweczkę w kubku z Lipska, jest przepiękny i powiem wam, że... Tak, z Lidla. I powiem wam, że jest idealnych rozmiarów na moją kawę. Co u nas? U nas niespieszny poranek. Krzysztof właśnie robi... ja już jadłam swoje śniadanie, Krzysztof robi sobie śniadanie i robi pierwszy raz w życiu jajka po benedyktyńsku. W koszulce. Właśnie mówił, że oglądam na YouTube jakiś przepis, więc zobaczymy, jak mu wyjdą. Mariusz mu, słuchajcie, dzielnie asystuje, dlatego że zawsze jak coś spadnie... Mariusz jest czystym psem i on to posprząta, nie martwcie się. A że Krzysiek kroi właśnie sałatę lodową, a Mariusz uwielbia chrupiące warzywa, to nie, on nie odchodzi w ogóle na krok, nawet boi się okiem mrugnąć. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj mamy przepiękny dzień. Myślę, że będzie przepiękny dzień. Dlatego, że jak Krzysiek zje śniadanie, zbierzemy się i zabierzemy Dogiego na wyjście, żeby się trochę wybiegał, dlatego, że my wybywamy, kochani. Zanim wybędziemy, to zrobię szybkie ciastka z dwóch składników. Wiecie co? Wymyśliłam to. Powiem wam szczerze, że to wymyśliłam, bo mam te dwa składniki. Wydaje mi się, że to nie może nie wyjść, ponieważ będziemy robić... Taki nie wiem w ogóle w jakim kształcie to zrobię. Może spróbuję tak jak te cynamonki, zrobiłam takie zawijaski. Uwaga, z ciasta francuskiego i z tego korzennego ciasteczkowego kremu Lotus. Więc jakby nie wierzę, że to może wyjść niedobre. Wydaje mi się, że będzie fajne. I zabieramy owe ciasteczka, dlatego że widzimy się dzisiaj z Agą, z Matin i z Polcią. Widzimy się na starówce, na światełka, ponieważ no, rzecz jasna już dawno wszystko jest oświetlone, jest przepięknie przyozdobione. Uważam, że Warszawa z roku na rok, bo oni tylko dodają chyba tych światełek, wygląda coraz piękniej. Naprawdę warto ją odwiedzić, nie tylko starówkę i wiecie, i to lodowisko, nad którym są miliardy światełek, ale też Nowy Świat, który wygląda przepięknie. I widzimy się dzisiaj, dlatego że patrząc na pogodę, chociaż powiem wam, że to też się zmienia, jak się umawiałyśmy z Agą, to patrzyłyśmy na prognozę i prawdopodobnie było tak, że to jest ostatni dzień ze śniegiem. No jutro ma deszcz padać, więc bardzo możliwe, że to będzie ostatni dzień ze śniegiem, więc wiecie, magia świąt, magia światełek, magia zimy. Fajnie, bo później jak będzie padał deszcz, no to nie ma takiego klimatu i po prostu się nie chce spacerować. Nadal jest pięknie, ale no ze śniegiem to wiecie, śnieg zawsze podbija nastrój zimowy, więc myślę, że to będzie fajny dzień. Mariusz się już przy Krzyśku położył znudzony, ale dalej obserwuje. Także zapraszam was właśnie na takiego vlogmaska. Ja sobie leżę, będę jeszcze trochę czytać książki, piję sobie kawę, co prawda już ostygła, ale ja lubię taką. No i ten kubek z Lipska, powiem wam, że bardzo się cieszę, że się na niego zdecydowałam, bo jak zobaczyłam, że on ma 2022 rok, mówię do Karoliny, może go zwrócimy, bo to wiecie, był ten za kaucję normalnie. Mówię, może go zwrócimy. No i taka chwila konsternacji, ja mówię, oj dobra. No bo jest naprawdę piękny, więc cieszę się i fajnych rozmiarów. No i w ogóle pasuje do mojej piżamy i to jest piżama z H&M-u. Taka świąteczno-zimowa. Ja mówiłam wam, że mam taką w czerwoną kratę i tak bardzo mi się spodobało, tak fajnie mi się w niej funkcjonuje i śpi, że zamówiłam na jakieś promocje jeszcze dwa inne kolory. Ja mam akurat rozmiar M, nie obraziłabym się za rozmiar S, bo ona jest dość spora, wypada na dość sporą, no ale akurat wtedy na promocji były tylko takie rozmiary, więc wzięłam sobie znowu M-kę. Właśnie wiecie, świeżo uprana, pachnąca i ja w niej, także taki miły poranek, kocyk świąteczny jest, nastrój świąteczny jest, no i tak, i mam nadzieję, że miło spędzicie z nami dzisiejszy film, dzisiejszy czas. Ciasteczka, dlatego że widzimy się o 16:30, jest 14:00, więc zacznę od ciasteczek, później się sama zbiorę. Potrzebuję dwóch składników. Tak jak mówię, to jest improwizacja, więc
Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ciasto francuskie kupicie w każdym sklepie. Krembiskow kupicie na pewno w Carrefourze, ale też w Deals w dużo bardziej atrakcyjnej cenie. I to są, wiecie co, takie szybkie ciasteczka, awaryjne. Zobaczymy, przećwiczymy się różne techniki zwijania. Ale tak, pokazuję Wam, może ktoś się zainspiruje, bo szuka czegoś szybkiego, albo ma te dwa składniki w domu. Jedziemy. One wyszły piękne. Nie wiem, czy słyszycie jeszcze, jak strzelają, bo wyjęte z piekarnika. Chyba słychać. Piękne są. Czekam, aż przestygną. Posypię je cukrem pudrem i tak naprawdę gotowe. Oczywiście, że spróbujemy ich przed wyjściem, żeby w razie czego nie otruć naszych partnerów. 180 stopni, termoobieg 15 minut. Piękne są. Bardzo się cieszę. A teraz make-up. Kochani, starałam się pokombinować z oświetleniem. Mam nadzieję, że takie będzie dla Was lepsze, bardziej akceptowalne. Dlatego, że stoję tutaj obok, doświetlam się lampą. Nie zapalam już tej żarówki z przodu, dlatego, że to jest straszne. A chcę, żebyście, wiecie, no cokolwiek chociaż widzieli. Chociaż tak naprawdę mój makijaż ciągle wygląda tak samo. Bo dzisiaj użyjemy sobie innych produktów, ale podkład będzie ten sam, podkład będzie bez zmian. Czyli L'Oreal Infallible 24 Fresh Wear, proszę bardzo. Już Wam go sobie na całą twarz celem wyrównania kolorytu. Jestem dość mocno niewyspana i to niestety widać na mojej skórze, widać pod oczami, więc chciałabym sobie to trochę, tak wiecie, zminimalizować. Tylko kurde, już widzę, że ja nie widzę połowy twarzy. Słuchajcie, z tym oświetleniem jesienią i zimą to jest ciężka sprawa. Żeby zrobić tak, że ja dobrze widzę się i Wy dobrze widzicie to, co ja robię i żeby to jeszcze jakoś razem wyglądało dobrze. Może gdybym, wiecie co, poczekajcie, gdybym się tak malowała. Tylko, że nie mam jak Was tutaj z kolei postawić. Poczekajcie. Nie, bez sensu. Czy tak jest lepiej? Dla mnie w sumie średnio, więc... Nie wiem, czy tą lampę chciałabym, mówicie co? Poczekajcie, może to będzie dobry krok. Przepraszam Was za takie techniczne sprawy, ale no, samo życie. Więc wiecie, nie zamierzam tutaj ukrywać, że nie mam z tym problemu, że jest super, że jest dobre światło, bo nie jest. Wybaczcie mi, wybaczcie. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. No dobra, teraz będę trochę lepiej widzieć. Bo nie chcę sobie narobić placków akurat, jak dzisiaj będę zmieniać produkty do konturowania twarzy, bo stwierdziłam, że chcę pokorzystać z tego, co mam, a nie tylko zużywać tego maka, więc wyciągnęłam swoją paletę z Benefitu i dzisiaj jej sobie użyjemy. Sorry, ale muszę trochę jakoś przebarwienia zakryć, dlatego tak będę dokładać ten podkład, wyrównywać, bo zanim go roztarłam przed chwilą, jak walczyłam z lampą, to on już się zdążył trochę wchłonąć i zastygnąć, więc dam sobie kolejną warstwę, co się u mnie często nie zdarza. Dobrze. No, koloryt jest w miarę wyrównany. W ogóle, słuchajcie, nie bierzemy Mariusza, bo dla mnie branie psów w takie miejsca jest bez sensu. No chyba, że widać, że się człowiek, pies dobrze czuje. Nasz Mariusz nie lubi takich spędów. On się stresuje, za dużo bodźców, więc absolutnie nie wychodzi. Znaczy, no nie zabieramy go ze sobą. I właśnie się zastanawiam, w co się ubrać. Może nareszcie, jak bez niego idę, to nałożę mu białą kurtkę, którą ubieram od wielkiego dzwonu właśnie ze względu na psa.
Więc bardzo możliwe, że wybiorę białą kurtkę. Niby wiecie co, nie ma dużego mrozu, ale to powietrze jest jakieś takie rześkie, takie jakieś mroźne, troszeczkę wiaterek. Więc fajnie by było się dobrze ubrać, no bo trochę czasu nam ten spacer zajmie. Tak zgadywałyśmy się z Agą, że to jest właśnie jedyna okazja. Przed świętami oczywiście. No i właśnie tak dzisiaj wymyślałam, że dobrze by było spotkać się pod palmą i słuchajcie, całym nowym światem, od początku nowym światem ozdobionym, przejść aż do Starówki, aż pod kolumnę Zygmunta, aż właśnie pod to lodowisko oświetlone, które jest moim zdaniem wisienką na torcie, nie ta duża choinka, która oczywiście też jest piękna, natomiast to lodowisko z tymi światełkami, te straganeczki, jarmareczki, to jest coś pięknego i uwielbiam tam przyjeżdżać. I wiecie, też w temacie jarmarków. To właśnie szkoda mi było w tym roku, że przez to, że wiecie, nie miałam czasu w weekendy, to nie zobaczę tego jarmarku warszawskiego, który naprawdę jest piękny i też z chęcią oczywiście go Wam pokażę. Mam wrażenie, że Wy go widzicie u mnie co roku, ale staram się tam być, bo naprawdę jest przepiękny i zasługuje na uznanie. Mam ze sobą łyżeczkę, dlatego że mam swoją filiżankę z Alzacji. Tutaj jest mój kubeczek i mam czarną kawę, także kawy łyk, kochani. To jest coś, czego mi dzisiaj bardzo potrzeba. I teraz paleta Cheek Leaders Bronze Squad Benefit. Ona jest już dawno wycofana, jest dawno niedostępna. Natomiast produkty oddzielnie, wydaje mi się, że wszystkie możecie kupić. Tak wygląda ta paleta. Widać po zużyciu, po pierwsze róż Gold Rush, najpiękniejszy tu róż, jaki ja w ogóle posiadam i posiadałam. Cookie rozświetlacz, widać, że, o, widać dziurkę, zaraz Wam opowiem o tym rozświetlaczu, dobra, opowiem Wam teraz. On jest dość mocno zużyty, ale to jest dla mnie rozświetlacz dobry na zimę, na wczesną wiosnę, gdzie ja nie jestem opalona, bo z niego jednak wybijają takie srebrne tony. Hula Caramel to jest mój bronzer całoroczny, tak, gdzie dużo osób mówi, że hula ta klasyczna jest dla nich za ciemna. Dla mnie karamel jest dobra, natomiast dzisiaj użyję tej klasycznej, żeby sobie nie narobić plam, bo dawno nie używałam tych produktów, a one są napigmentowane. I koralista róż, którego używam rzadko, dlatego że mam pełne opakowanie tak oddzielnie. Także kochani, zaczniemy sobie od bronzera hula i to jest ta klasyczna hula. Ona ma skrajne opinie, dlatego, że wielu osobom kolor nie odpowiada i to jest to, co ja zawsze powtarzam. Jak mi się jakiś produkt sprawdza i ja Wam go polecam, to ja polecam, ale nie sugerujcie się, jeśli o mnie chodzi kolorem, dlatego, że ja nie mam takiego klasycznego typu słowiańskiej urody, jak widać. I często właśnie ta hula jest dla kogoś za ciepła, za zimna, za ciemna. No, widzicie, dla mnie ta hula klasyczna jest, nie wiem w sumie teraz, jak z tą lampą wygląda, ale ona jest takim delikatnym bronzerem, rozciera się jak marzenie, ale ja wybrałam właśnie ją dzisiaj, żeby nie przesadzić, bo wiecie, w tym maku to ja sobie maczam ten pędzel, maczam i jeżdżę. Natomiast tutaj ta pigmentacja jest konkretna i nie chcę przesadzić, żeby sobie właśnie nie narobić plam, także zaczynam od lżejszej wersji. Jest przepiękny, on się sam blenduje i wiecie co uwielbiam w kosmetykach Benefitu, ja Wam to powtarzałam wielokrotnie, uważam, że one się wybijają nawet przy innych perfumeryjnych w kontekście trwałości na twarzy. Tak jak je pomalujecie, oczywiście jak nie macacie twarzy, to one tak są cały dzień i ja w nich to uwielbiam. I wiecie co, dzisiaj właśnie użyję sobie tego różu Gold Rush, on z kolei nie jest jakoś mocno napigmentowany, ale on daje takie coś, czego mi dzisiaj brakuje, wyspałaś się. Zobaczcie, jest przepiękny i jego mocno nie widać. No zobaczcie moje policzki. Uwielbiam ten róż, bo to jest taki róż, którego nie widać, a robi robotę, więc proszę bardzo. Róż i użyjemy sobie dzisiaj tego cookie, tylko pędzel brzydkiego. Musicie mieć na względzie to, że ja mam brudny pędzel i tu może być też ten Estée Lauder, który jest bardzo ciemny. Zobaczymy sobie, jak ten cookie wygląda na mojej twarzy teraz. Bo ja sama go dawno nie używałam. O! Kiedyś to on się wydawał mocny, a teraz przy tych, które już powstały w rozświetlaczach, to on taki jest bardzo subtelny. No ale widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. On u mnie wybija na srebrno.
I ja, to nie jest moje ulubione wykończenie, natomiast właśnie kiedy nie mam żadnej opalenizny, to ona mi tak się nie rzuca w oczy i tak nie przeszkadza. Natomiast jak ja jestem opalona, to ja się czuję, jak wiecie, taka, no taki metaliczny make-up, perłowy, o, to mi się nie podoba. Ale on jest delikatny. Boże, kiedyś ja kiedyś mówiłam, że on daje efekt tafli, że on jest mocny i łatwo z nim przesadzić. A tak mi się zmieniły preferencje. Używam tak mocno błyszczących tych rozświetlaczy, że on wcale dla mnie teraz nie jest intensywny. Ale wiecie, to zależy, co lubicie, nie? Także teraz przyczeszę sobie brwi. Utrwalę oczywiście lajkę, glue, kraresy. I wiecie co? Na powieki musi powędrować dzisiaj Moonstone, dlatego że będą światełka, będzie sztuczne oświetlenie i ja też będę miała migoczące iskierki na powiekach. Pięknie to ujęłam, nie? Także ogarniam sobie, wiecie co, na szybko brwi. One idealne nie będą i ja już się przyzwyczaiłam. Ciągle się zastanawiam, czy nie pójść na jakąś laminację z farbką. Niech mi ktoś nada kształt tym brwiom, bo czasami je reguluję, a czasami ich nie reguluję i one są takie... No po prostu wiem, że mogłyby wyglądać dużo lepiej. Jakoś nie mam motywacji, żeby się za to zabrać, przyznam wam szczerze. Także jedna brew cyk. Druga brew. W ogóle teraz wiecie, jak użyłam tej paletki, to widzę, jak ładnie i jak schludnie te produkty ze sobą wyglądają. Nie wiem, jak to widać w aparacie, natomiast takie są classy, takie eleganckie na twarzy, moim zdaniem oczywiście. I podoba mi się to w tych produktach Benefitu, że one wszystkie ze sobą ładnie pracują, współpracują, ładnie się blendują, ale też ładnie wyglądają, naprawdę tworzą ładną, spójną całość. Pomaluję sobie jeszcze rzęsy. Kochania, ja tu gotowałem. Jezu, przestraszyłam się. Zaraz przyjdę. O, pada mi bateria, słuchajcie. Pomaluję rzęsy i jeszcze może przy was zdążę dać Moonstone i iskiereczkę, bo teraz jak ja mam tu lampę, to będzie widać iskiereczki. Uwielbiam ten cień. Nie piszcie mi o żadnych odpowiednikach tańszych, bo mnie nie interesują. Mam oryginał i ja nie szukam odpowiednika, bo wielokrotnie wam powtarzałam, że dla mnie tanie odpowiedniki to jest fake, bo zawsze się czymś różnią i zawsze niestety za tą niższą ceną stoi coś gorszego. Takie jest moje doświadczenie, oczywiście możecie mieć inne, życzę wam tego. Natomiast ja nie szukam tańszego odpowiednika, uwielbiam ten cień i proszę, miliony iskiereczek. Teraz sobie hulą delikatnie podkreślę załamanie, wytuszuję rzęsy i widzimy się później, bo pada mi bateria, więc nie wiem, kiedy mnie roz... Słuchajcie, mam cukier pudrowy. Ciasteczka wyszły obłędne, chrupiące z zewnątrz, mięciutkie w środku. Bardzo wam polecam. Wiecie co, tak sobie teraz myślę, że mogłabym dać troszeczkę więcej tego kremu, ale nie wiedziałam, wiecie, czy to się dopiecze. Albo ten krem jeszcze posypać cynamonem, żeby dodać, wiecie, takiego sznytu. Ale jak na pierwszy raz, to uważam, że są cudowne i bardzo wam polecam ten przepis. Przepis. Fajne. Posypałam jeszcze właśnie cukrem pudrem. Coś mi się te włosy dzisiaj... Oj, i tak pod czapkę to mogą być. Posypałam jeszcze cukrem pudrem. Wyglądają przepięknie. Mam nadzieję, że posmakują Adze, że posmakują Matiemu. No i tak. My mamy jeszcze... No, tak powiedzmy godzinkę, może nie całą do wyjścia. Ja na spokojnie posiedzę sobie z kawką, poczytam trochę książkę. A, jeszcze muszę podłączyć telefon do ładowarki. No i tak. No i widzimy się chyba już na nowym świecie. Słuchajcie, wymyśliłam, że nie jedziemy samochodem, dlatego że zawsze jak jeździmy tam samochodem, to 30-40 minut szukamy miejsca parkingowego. A teraz wymyśliłam sobie taką opcję, że właśnie spotkamy się przy Palmie. No i jakby wiecie, każdy się rozejdzie w swoim kierunku na koniec, a naszym kierunkiem będą te schody za Zamkiem Królewskim przy fontannach. I stamtąd sobie po prostu złapiemy Ubera. No, także tak to właśnie wymyśliłam. Obiadłam się, jeszcze słuchajcie, jak Krzysiek zamówił obiad, bo dzisiaj nikt z nas nie miał ani siły, ani ochoty gotować. Więc zjedliśmy obiad, zjedliśmy po ciastku, po dwóch. No i tak, tak nam upływa dzisiejszy dzień. Tak jak mówię, ja sobie posiedzę jeszcze trochę z książką, bo bardzo łatwo, bardzo lekko i szybko się czyta, a ja po prostu nie mam czasu, wiecie, tak do niej przysiąść, żeby ją skończyć. No, także teraz jest na to chwila, później się ogarnę, już mam pomysł na outfit. No i tyle, później się łapiemy.
nas, słuchajcie, jak zwykle, oj, tym razem na bombach, to nie do mnie. Jak nie urok, to pożegnaliśmy się już za go z Matim i wołamy Ubera. Słuchajcie, czekamy 10 minut, a ten czas na Ubera w ogóle nie spada. No i podszedł do nas policjant i mówi, że no Uber teraz nie dojedzie, bo mają jakieś zabezpieczenia terenu. A wiecie, mógł nam Uber anulować, nie? Chociaż nie wiem, czy on wtedy za to by nie płacił, no ale w każdym razie musimy iść w inne miejsce. Trochę nam się to nie uśmiecha, bo już jest zimno. Ale stwierdziliśmy, że w takim razie podejdziemy bliżej na fontanny jeszcze. Pokażemy wam fontanny, jak wyglądają zimą. No bo wiadomo... Takie sztywne są, wiesz? Tak, sople. No bo wiadomo, wiecie, woda nie sika na mrozie. Dlaczego? Ale ładne są te iluminacje takie ala wodniste. Teraz mi się przypomniał, że ja tutaj... O zapiekanki. Z Karoliną siedziałam w tamtym może roku i tędy szło. Ty lody chcesz o tej porze? Nie wiem, żarty, zapiekanki i frytki, ale jakby były kołacze, to mógłbyś mnie zaprosić. A ja ciebie, taki barter byśmy poszli. Grają ci jeszcze. Także idziemy, chodźcie. Jesteśmy, wróciliśmy, Krzysiek wyszedł jeszcze na spacer z Mariuszem, ja mam tutaj puste opakowanie po ciastkach, ponoć smakowały, znaczy chyba smakowały, cieszę się bardzo, robię, słuchajcie, herbatę rozgrzewającą, bo tyle się wystaliśmy, kurczę, na tego Ubera, że zmarzliśmy obydwoje i wiecie co, jazda Uberami ma swoje plusy, że nie trzeba się bawić z parkingiem, ale obydwoje teraz zrobiło nam się niedobrze w tym Uberze, bo tak w nim śmierdziało. I musieliśmy długo na niego czekać, aż Krzyśka w tym Uberze głowa rozbolała, a mi jest niedobrze. W każdym razie spotkałam jedną z was znowu i to było mega miłe. To jest naprawdę fajne. Ja zawsze wtedy nie wiem, jak się zachować, nie wiem, co powiedzieć, się wtedy wstydzę. Ale to jest naprawdę miłe, jak podchodzicie, po prostu się przywitać, powiedzieć cześć. Niesamowite. Także pozdrawiam cię raz jeszcze serdecznie. Fajne, to było naprawdę bardzo fajne i bardzo miłe. Na Starówce mnóstwo ludzi. Mnóstwo. Jakieś w ogóle takie pochody, dekoracje, święty Mikołaj. W ogóle nowe dekoracje się pojawiły na Starówce. Jest troszeczkę inaczej. Ładnie, ale inaczej. Choinka oczywiście piękna, ogromna. Chcieliśmy pójść do Wedla na gorącą czekoladę, ale były takie kolejki, że stwierdziliśmy, że raczej nie sądzę, żeby to się udało, bo Aga nigdy nie piła gorącej czekolady, więc stwierdziliśmy, że w sumie do Wedla spoko, ale no nie było szans. Więc, że tak powiem, rozeszliśmy się, oni pojechali do domu, my też przyjechaliśmy do domu, do zwierzaków oczywiście, słuchajcie, zaraz przebieram się w mięciutką, milutką piżamę, robię nam duży dzban rozgrzewającej herbaty i siedzimy sobie pod kocem z odpaloną choinką. No i tak właśnie jak wracaliśmy teraz, to już widzieliśmy, że w domach, może nie u większości, ale u wielu osób już choinki są, bo się wiecie, świecą, są światełka na balkonach, na oknach. Nie ma tego wiele, w sensie takich, wiecie, ozdób dodatkowych, ale choinki, no da się zauważyć w dużej ilości domów i to jest takie fajne, ładne. Ja bardzo lubię ten klimat. A do herbaty rozgrzewającej na kolację, trochę w formie deseru, robię nam ten omlet austriacki. Kiedyś to robiłam, jedliśmy to i to było fajne. Oczywiście z termomiksem będzie szybciej, ale mam nadzieję smacznie. Posypię to cynamonem, może kardamonem, no zobaczymy, coś wykombinuję na pewno.